Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 19. Oczywiście na Dolnośląskiej. Jak widać, nowe nabytki już czekają, tylko aby podpiąć. Kurde, jak ta łyżka, teraz będzie działać? Aha, tak. Dobra. I zakupiliśmy też takie fajne ustrojstwo. Dobra. O, można z powietrza zrobić. Dobra, czekajcie, teraz tak. X rozwód zapory. Aha, tak się chowają, tak się wysuwają. Tak się go opuszcza. Przeskoczmy. Chyba można jakoś do tego wsiąść. A, w ten sposób. Trochę dziwnie to wygląda. No ale się da. Do góry. Na boki. Dobrze, chodź się. Czekajcie, kurde, bo tak to ja nie będę widział. Coś tu odsuwam, ale nie widzę co. Tak, to jest do góry. A tak? Chyba nic. W lewo, w prawo, do góry i na dół. A jak? Tak nic. Tylko tak. Mam nadzieję, że mi nie wywali, że będzie dobrze. Coś tu się popsuło. Jak to ustrojstwo tym operować? Nie, tym to ja mogę tak albo tak. Mogę podnieść, opuścić. Coś to nie bardzo działa. Nie mówcie mi, że będę musiał przeskakiwać na... Coś tu się, kurde, porobiło. Aha, czyli najlepiej to ściągnika robić. To wtedy działa, jak należy. Dobra, w każdym razie ja to tam na razie odczepię, bo to chyba nie ma zaczepu. Ma. Tylko, że ja nie przypnę tego. Dobra, na razie on tu zostanie. Jego...
Hey, Chip. Można go odpiąć. Jak to kurde się nazywa, to nie pamiętam. Dobra, odpinamy się pod nasz stary nowy nabytek i jedziemy po słomę trochę. Kurde, ta 60 jest genialna. Nawet słychać most z tyłu jak wyje. Dosyć fajna taka przyczepka. Kurde, jaki duży to jest cyklop, a to jak się nazywa, to zapomniałem, no, będzie mi teraz siedział w głowie. Możecie napisać w komentarzach, jak to się nazywa. Kurde, tam mam jeszcze zboże do wywiezienia. W kombajnie stoi. Późno było, jak skończyłem, więc zostało. Ale przetestujemy najpierw, jak to będzie pracowało. Coś tam widać, że podbiera. I 60 sobie dobrze nawet radę daje. Parę groszy z tej słomy też powinno być. Łuki tu za duże zrobiłem i prawdopodobnie miał problem ze zbieraniem tego. Jeszcze drzewo tu stoi.
Dobra. Tak, wsiądźmy do niego. Wysypmy z niego wszystko, co się da. Nie 60, tylko Zetor. Po ciemku kładłem, trochę krzywo chyba go położyłem. Ale tyle co sezon, to on tam sobie przeleży i tak po cichu nie trzeba będzie wszystko ponaprawiać. Pewnie i tak wszystko nie wejdzie, kurde, zanim życie 100 kilo mi zostanie. A nie, weszło wszystko. Dobra. Na razie na podwórko. Później się wywiezie. Stoi. Lecimy po kombajn. Jaki ufajdany. Dobra, kombajn stoi, jeszcze tylko 60. Mam nadzieję, że ten header mi nie spadnie. Nie będę się śpieszył, to może nie zleci. Na razie go tu postawić, zresztą stał przedtem, to i teraz może sobie stać. Dobra, 60 jest wolna. Tam jeszcze, kurde. Jeszcze 60 to już od razu podepnę tutaj. Bo pójdzie do tej pracy. Będzie całkiem ładnie wyglądał zestaw. Dobra, bierzemy się za robotę, tylko może płoteczkę strzelimy, żeby na miniaturkę. Kurde, panie, wchodzi na obroty. Dziabnie na razie tutaj.
trochę zostanie, to nie przeszkadza, pójdzie w glebę i też będzie dobrze. Skrętu tu za dużego to my nie mamy, ja widzę. Grunt, że mam robotę na 60, nie to na obie. I na 3 PK i na tą. No nie mamy skrętu. Kółka robię, kurde, ja bym samolotem kołował. Trochę słomy będzie. Zostawiam. Niestety nie jest kabina wyciszona, więc jest głośno. Dojadę tam do brzega i pojedziemy sprzedać. Czy, no już tu, tutaj tak ładnie. O.
praktycznie będzie pełno. Dobra, to już jadę tu i dobiję do pełna. No i dobra, mamy pełno. Teraz sprawdźmy, gdzie słoma najlepiej się sprzedaje. Słoma, 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 słoma. Słoma 1130. To tak sobie wam powiem. I słoma jest na strychu. Gdzie jest strych? Tutaj idzie sklep, to nie? Strych aż tam. O kurde, trzeba tam jechać. Czyli lepiej tu i tam, i tam, i tam. Dobra. Kawał drogi. Mogłem to łychę odpiąć, żeby przynajmniej nie przeszkadzała. Powiem kawał drogi, to będzie pewnie do przejechania. A prędkość zawrotną mamy, jak to 60. Ale zrobiona jest fajnie, kurde no. Taka odremontowana, odrestaurowana, odmalowana. Mamy skręcić. Jakiś wietrak fajny. Pielgrzymka. Nie, może zwolnię, żeby mnie fotoradar nie złapał. Dobra, teraz gdzie ten strych jest? To jeszcze kawał drogi. No, tu warsztat jest. Chyba tutaj. Nie, nie tutaj. Powiem wam, że tereny fajne. Strych tutaj. I tu jest biogazownia. Nie mówcie mi, że ja tu w kostkach muszę to sprzedać.
No tak wygląda. Nie mogę ludziom sprzedawać, dziwne. No nie mogę. I co mam teraz zrobić z tym? Jezu, jakie to jest wielkie. Za grube to, to mi się wydaje, są te mury. Pojedziemy z drugiej strony, może z drugiej strony nam złapie, no. No nie ma, nie ma. I co ja mam teraz biedny ja zrobić? W ogóle nie ma nigdzie triggera, no. No niby trigger jest, tylko mi się wydaje, że jest za wysoko, za nisko. A czekajcie, inaczej to zrobimy. Najwyżej będę trochę stratny. No nie, kontrol i też tu nie mogę tego zrobić. Czekajcie, a jakbym chciał, bo to chyba jest cały teren do kupienia. Nie. Aha, biogazownia jest w ten sposób, tu kawałek nie jest nasz. Tu jest jakiś teren, którego kupić nie mogę. Jezu, na co mi taki teren, kurde, tutaj co tu w ogóle jest? Chyba jakieś pola są. No ale tutaj tego nie kupi. Więc nie mogę sprzedać na tym strychu. Cholera wie, co się stało. Trochę lipa. Dobra. Ja z tym wracam na gospodarkę w takim układzie. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Ja będę kombinował, jak to zrobić, żeby było dobrze. Także do zobaczenia. Cześć.